W klubach zdrowego życia omawiamy różnego rodzaju historie. Do tej pory mieliśmy, wiecie, tematy naprawdę szerokie. Od alergii poprzez reumatoidalne zapalenia stawów, migreny, cukrzycę, gdzieś problemy związane z odpornością, cholesterol i tak dalej. Naprawdę jest tego bardzo dużo, więc jeśli interesują Was tematy zdrowotne, to koniecznie zgłoście się do osoby, która Was dzisiaj zaprosiła, ponieważ ona ma linki do tych poprzednich nagrań. Bardzo Wam na pewno się te linki przydadzą. No i jeśli ktoś z Was ma jakieś problemy zdrowotne, to też zgłoście się do osoby, która Was tutaj zaprosiła, bo naprawdę sporo mówimy na temat rozwiązań. Na temat rozwiązań, to jest najważniejsze, po to się tutaj dzisiaj spotykamy. A dzisiaj, moi drodzy, temat mamy naprawdę też bardzo na czasie. Jesień, chodzimy sobie, lasy i tak dalej, grzyby. No, a temat boreliozy, no właśnie jest z tym związany. Także, moi drodzy, od razu przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, w ogóle jeśli chodzi o boreliozę, dzisiaj będziemy mieli wiele historii na ten temat, ale najpierw troszeczkę powiemy sobie na temat boreliozy. Jeśli chodzi o boreliozę, tak jak widzicie, to jest najszybciej rozwijająca się choroba zakaźna, o której mało kto wie. Mało jest informacji na temat boreliozy. Jest ona natomiast coraz częściej stwierdzaną chorobą z powodu tego, że właśnie jest ocieplenie klimatu, zimy są łagodniejsze, jest więcej kleszczy i oficjalnie w Polsce, słuchajcie, macie dane, rocznie, zobaczcie, 14 tysięcy osób w 2015 roku, a w 2016 już 23 tysiące nowych zachorowań i to rośnie. Także no, jest to naprawdę realne zagrożenie. Borelioza pojawiła się w ogóle, pewnie była już wcześniej, ale w 1977 roku amerykański lekarz, reumatolog, bo ona też ma dużo wspólnego ze stawami, jak zresztą zobaczycie zaraz objawy, on odkrył właśnie wśród mieszkańców takiego miasteczka w Stanach Zjednoczonych, Old Lyme, właśnie dolegliwości stawowe i jakby zobaczył, że to jest związane właśnie z tą jakby krętkiem boreli, między innymi przenoszonym przez kleszcze, dlatego po angielsku nazywa się to Lyme disease, czyli choroba z Lyme, bo w tym miasteczku Lyme pierwszy raz właśnie ją stwierdzono. Pierwszy objaw boreliozy to jest oczywiście tak zwany rumień wędrujący. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Nie zawsze jednak tak jest. Czasami on jest, czasami nie. To może wyglądać jak coś takiego. Może wyglądać jak coś takiego. Będziemy mieli też dzisiaj historię z rumieniem, więc będziecie mogli usłyszeć, no, jak to diagnozują, tak? A tak wyglądają krętki boreli pod mikroskopem, także są podłużne, są bardzo ruchliwe, no i bardzo szybko tam w tym ciele robią spustoszenie. Jeśli chodzi o objawy, to zobaczcie, tych objawów jest bardzo dużo, tak? Ale no właśnie, szczególnie bóle, kurcze mięśni, jakieś takie, wiecie, niewiadomego pochodzenia, jakieś bóle głowy, które się pojawiają, nie wiadomo w ogóle skąd one się pojawiają, stawy, bóle stawów, zaburzenia koncentracji, gdzieś bóle w klatce piersiowej, sztywności stawów, no nawet, słuchajcie, utrata sprawności seksualnej też może być spowodowana przez boreliozę. Różnego rodzaju bóle niezidentyfikowane, serce, arytmie, zawroty głowy, też dzisiaj będziemy o tym mówić, o sercu, o arytmiach i będziemy mieli historię z tym związaną. Jakieś zapominalstwo, jakieś zmiany nastroju, depresja nawet, słuchajcie, czyli też zmiany takie psychiczne, one też mogą mieć swoje źródło właśnie w boreliozie. Generalnie często borelioza jest mylona z innymi chorobami, na przykład właśnie macie zespół przewlekłego zmęczenia, czy jakaś nerwica, czy depresja, czy stwardnienie rozsiane, bardzo często jest mylone z boreliozą, reumatyzm, fibromialgia, czy choroba Alzheimera. No i oczywiście, ponieważ jest złe rozpoznanie, no to potem jest złe leczenie. I też dzisiaj usłyszycie historię o osobach, które leczyły się na kompletnie inne choroby i to nie dawało żadnych rezultatów. Nagle przy stwierdzeniu boreliozy, bach, leczenie odpowiednie i po prostu, słuchajcie, sukces. Więc jak rozpoznać boreliozę? No jak był kleszcz i go wyciągnęliśmy, jest rumień, no to jest prosto. Sprawa się komplikuje, jeśli nie było kleszcza, albo był kleszcz i nie było rumienia.
No i wtedy możemy patrzeć po symptomach, po różnych tam gdzieś objawach, albo możemy, słuchajcie, zrobić sobie test. Natomiast no, mamy różne testy, ale bardzo często tutaj nasi specjaliści z Rady Naukowej, nasi lekarze, między innymi pani dr Maria Bortel-Badura, mówią, że no, niestety wiele z tych testów jest nieadekwatnych do rzeczywistości, nie wykazują tego, wiecie jak to jest z testami i one po prostu są nieszczegółowe, no i niestety to nie wychodzi. Jak wychodzi, to masz na pewno, ale jak wyjdzie ci negatywnie, to wcale nie znaczy, że nie masz. Natomiast jest jeden taki test biorezonansowy, który bardzo tutaj jest polecany przez naturopatów, przez lekarzy również, przez osoby, które zajmują się profesjonalnie boreliozą. Jest to test z medycyny alternatywnej, ale dzięki temu testowi właśnie można szybko zdiagnozować i zobaczyć, czy mamy w swoim organizmie właśnie krętki borelii. I dodatkowo pozwala też monitorować przebieg choroby, różne fazy choroby. Także jak usłyszycie też w dzisiejszych historiach, osoby robiły różne testy, dopiero jak trafiły na biorezonans, okazało się, że to dopiero wykryło odpowiednie, potem znowuż odpowiednie leczenie i właśnie sukcesy. No właśnie naturalne leczenie boreliozy. Wiecie, to, co proponuje medycyna akademicka, to jest oczywiście leczenie silnymi antybiotykami, wyniszczenie całego organizmu i układu odpornościowego. Myślę, że nikt z nas tego by nie chciał i niestety to nie zawsze jest skuteczne. Samo działanie antybiotyków, ono nie wystarczy do tego, żeby właśnie zwalczyć boreliozę. Ważny i najważniejszy w przypadku w ogóle wirusów, bakterii, to jest, słuchajcie, nasz układ odpornościowy. W ogóle w przypadku każdej choroby twój układ odpornościowy to jest podstawa. Dlatego bardzo często wprowadza się właśnie naturalną medycynę, zioła, ekstrakty, naturalne produkty, żeby wzmocnić odporność i stymulować nasz układ odpornościowy, w którym jest wszystko zawarte. Czy to dotyczy nawet tego ostatnio popularnego koronawirusa, tam też, słuchajcie, chodzi o odporność. I my właśnie proponujemy rozwiązania, które mają wzmocnić twoją odporność, żeby twój organizm w naturalny sposób mógł zwalczyć i właśnie wszystkie bakterie, wirusy i choroby. Jak leczyć się naturalnie? No jeśli chodzi o boreliozę, to zioła przeciwbakteryjne, dzisiaj o nich też usłyszycie, dietę przeciwgrzybiczną, jeśli stosujemy antybiotyki, to koniecznie i wspomaganie flory bakteryjnej, wzmacnianie układu odpornościowego, uzupełnienie witamin i minerałów, dzisiaj też będziemy mówić, jak to robić, oczyszczenie z toksyn, tutaj są wspaniałe zioła, które do tego służą, wzmacnianie i uzupełnianie kolagenu i też będziemy dzisiaj o tym mówić, jak ten kolagen w sposób naturalny uzupełnić, biorezonans, hypertermia, jak najbardziej tego typu zabiegi są również wskazane. No i moi drodzy, mamy dzisiaj bardzo naprawdę taki dobry moment, bo możemy usłyszeć na temat historii osób, które zostały zdiagnozowane, jak zostały zdiagnozowane, co się wtedy wydarzyło, w jaki sposób jakby podeszły do tego tematu, jeśli chodzi o wyprowadzenie się z tego, jak sobie poradziły z tą boreliozą. I chętnie, słuchajcie, ja sam też wysłucham tych wszystkich historii. Część już z nich znam, są naprawdę fascynujące. A przede wszystkim, wiecie, te osoby, które będą teraz mówiły i w ogóle ten nasz cały dzisiejszy webinar ma na celu przede wszystkim jedno, aby pomóc wam, aby pomóc innym osobom, które borykają się z tymi wszystkimi problemami, które wcześniej wymieniłem, dolegliwościami, aby pomóc wam i takim osobom, żebyście mogli zdiagnozować się prawidłowo, żebyście mogli zobaczyć, czy to, co gdzieś wam dolega, czy to jest właśnie może borelioza i żebyście mogli wtedy wprowadzić odpowiedni jakby tor, jeśli chodzi o tę dalszą historię wyjścia z tej choroby. Także robimy to po to, żeby dać nadzieję innym, ale też żeby pokazać, w jaki sposób tak szukać tego, tych przyczyn, jak to diagnozować i potem jak postępować. Także naprawdę dużo wartości dzisiaj, moi drodzy, pójdzie w świat, w wasze ręce. Oczywiście to jest nagrywane, więc będziemy mogli to puścić też gdzieś dalej, więc jeśli będziecie mieli w przyszłości takie osoby, to pamiętajcie o tym nagraniu. A ja chcę na początek już zaprosić naszą pierwszą osobę i już poczekajcie, tylko tutaj pozwolę, żeby
O, włączyła się. Także Beatko, Beata Morsztyn, zapraszamy cię serdecznie. Widzę, że już jesteś z nami, więc moja droga, oddaję tobie mikrofon. Chcielibyśmy usłyszeć, jak to się u ciebie, jak u ciebie wyglądało, jak to zostało zdiagnozowane, że masz boreliozę, co ci dolegało, no i w jaki sposób tak jakby do tego tematu podeszłaś, co stosowałaś, w jakich dawkach. Ja też jakby co mam tutaj slajd z produktami, więc będę mógł też ci tam zaznaczać na tym slajdzie. Także oddaję tobie mikrofon. Słuchajcie, no ja przeszłam taką typową historię, bo ja takich historii potem słyszałam bardzo dużo. Zaczęło się w 2013 roku od takich dziwnych bóli przedramion. Zaczęło się od szukania, no, co te bóle spowodowało, różna diagnostyka i rehabilitacja. I ta rehabilitacja niestety pomagała dosłownie na 2 godziny po zabiegu. Przestawały te przedramiona boleć, potem wszystko wracało do normy. Bo pierwsze podejrzenie było, no może gdzieś od kręgosłupa szyjnego, może przeciążenie. Zaczęło się szukanie, robienie różnych badań, najpierw podstawowych, potem coraz bardziej dokładnych. Potem już dostawałam skierowania do specjalistów, z tym, że ja się cały czas czułam coraz gorzej, byłam coraz słabsza. Dołączyło sporo takich objawów, które Darek na początku pokazał na slajdach. Ja sporo z tych objawów miałam, dlatego że u mnie, ponieważ ten proces był bardzo długi, bo sama diagnostyka trwała 7 miesięcy. To tak naprawdę, czy długo, czy krótko, trudno powiedzieć, są osoby, które i 20 lat są diagnozowane i nie są zdiagnozowane. Natomiast mój organizm był w coraz gorszym stanie. Ja zaliczyłam endokrynologa, kardiologa, neurologa i wszyscy mówili, że wszystko jest w porządku, no tyle, że pacjent w coraz gorszym stanie. Ja miałam już takie osłabienia, że w ciągu dnia potrafiło mnie wyłączyć. Ja mówiłam tak, jakby ktoś prąd odciął, musiałam się położyć, 2 godziny po prostu leżałam, nie mając siły ruszyć ręką. Dołączyły się właśnie takie mocne objawy neurologiczne, czyli zaburzenia mowy. Do własnego syna mówiłam Bartosz zamiast Bartosz, w ogóle tego nie wiedząc. On mi mówił, mamo, nie mów do mnie Bartosz. Brakowało mi słów bardzo często, zapominałam wiele rzeczy. Pojawiła się mgła umysłowa. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Jest to przerażające, dlatego że ktoś do was mówi, wiecie, że mówi, ale tak jakby mówił w zupełnie obcym języku, którego nie znacie. Więc potem się pojawiły bóle. Te bóle były bardzo silne już całego ciała, takie bóle, jakby was coś rozrywało od środka. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, że istnieje wtedy coś takiego jak borelioza. Było bardzo mało informacji i w zasadzie taka przypadkowa rozmowa z przyjacielem mojego męża, który powiedział, że ma boreliozę i idzie do szpitala na 2 tygodnie, będzie miał wlewy z antybiotyku. I jeden objaw miał podobny. U niego też zaczęło się od bóli przedramion. No i to było taka informacja, która mi pozwoliła porozmawiać z moim lekarzem rodzinnym, że może to jest borelioza. Dostałam skierowanie na badanie, na test ELISA. Też Darek pokazywał. Jest to badanie, no, mniej około 30% wykrywalności, więc jest to badanie mało wiarygodne. Ale w międzyczasie, to już był styczeń, tak jak mówię, zaczęło się w październiku. W styczniu pojawiła mi się zmiana pod kolanem. Taka czerwona plama. Zostało to zdiagnozowane jako reakcja alergiczna. Nawet dostałam jakąś maść ze sterydem. Niewiele to pomogło. Ja na szczęście, słuchajcie, zrobiłam zdjęcie tej zmiany. Po mniej więcej chyba tygodniu ta zmiana zmieniła się w taki piękny książkowy rumień, który według wszelkiej literatury jest 100% potwierdzeniem boreliozy. I wydarzyło się coś takiego, że ja też szukałam pomocy, szukałam lekarza, wiedząc, że to prawdopodobnie już jest borelioza. Okazało się, że no terminy do poradni na NFZ to tak mniej więcej za kilka miesięcy, mimo że na skierowaniu pilne. Zaczęłam szukać prywatnie. Zaliczyłam kilka prywatnych wizyt u osób mieniących się specjalistami od boreliozy. Powiem szczerze, to było szkoda tych pieniędzy, które wtedy wydałam. W jednym gabinecie zdjęcia mojego rumienia, który w międzyczasie oczywiście zniknął. No tak, ma pani boreliozę, ale miałam też wyniki już testu ELISA. Aha, a był niejednoznaczny. I pytanie, czy chce pani antybiotyk? Lekarz mnie zapytał, czy ja chcę antybiotyk. I kazano mi powtórzyć po raz kolejny ten test ELISA. Teraz już wiem, że to było totalnie bez sensu. Tak zaliczyłam kilka gabinetów, nie dowiedziałam się tak naprawdę nic. Byłam w coraz gorszym stanie. Po 7 miesiącach w końcu trafiłam do lekarza, który wiedział, co z tym zrobić. Dlatego, że sam był po leczeniu boreliozy.
Pierwsze pytanie to on tak mnie trochę wybadał, czy jestem otwarta w ogóle na zioła. Ja powiedziałam, że gdyby się dało ziołami, to ja tylko chcę ziołami. Natomiast stwierdził, że już jestem w takim stanie, że jednak poda mi antybiotyki, z tym, że będą to mocne antybiotyki, 3 na raz, mniej więcej, do tego dużo leków osłonowych, najkrócej jak się da, a potem przejdziemy na zioła, tylko że to będzie terapia minimum 2 lata ziołami. Ale słuchajcie, byłam pół roku na mocnych antybiotykach. Mniej więcej raz w miesiącu reklamówka z apteki, około 1000 tam się zostawiało za te wszystkie antybiotyki. Jak przychodziłam, to dowiadywałam się, że pani ma dzisiaj na przykład tylko 2 opakowania. Ja mówię, no dzisiaj nie potrzebuję więcej, jedno, a proszę mi to ściągnąć z hurtowni. Czułam się na szczęście po tych antybiotykach nie najgorzej, mimo no, że niestety organizm mocno wycieńczają. Ale rzeczywiście coś się zadziało, zaczęłam trochę wracać do sił, bo słuchajcie, byłam już na takim etapie, mieszkam na 3 piętrze i miałam problem, żeby wyjść do siebie do mieszkania. Moje kolana szczelały jak u kościotrupa, ponieważ niestety borelia zjada kolagen. Zaczęły się też problemy ze wzrokiem, straciłam wzrok w jednym oku, na szczęście tylko na 20 minut, potem on wrócił, ale już w tym oku coś jest, bo też robiłam potem dodatkowe badania. Coś jest wokół, nie wiedzą co, jakby ślad po stanie zapalnym. Fakt, że rzeczywiście byłam mile zaskoczona, bo spędziłam cały dzień w klinice okulistycznej, ale to oko zostało, chyba wszystkie możliwe badania oka miałam zrobione. I tak wyglądała moja historia. Po pół roku antybiotyków przeszłam na zioła. To były nalewki, to były zioła do parzenia, między innymi szczeć, między innymi czystek, olejek oregano. Tu mniej więcej w połowie listopada 2014 przyszłam na zioła. Rzeczywiście już byłam w dużo lepszej formie. Natomiast organizm był bardzo mocno wyniszczony. I w styczniu 2015 koleżanka mi powiedziała, że te ziołka, które ja tam sobie parzę, piję, łykam w tych kapsułkach albo piję w naparach, że była na takim wykładzie bardzo ciekawego człowieka, taki starszy pan, dystyngowany, i on stworzył taki produkt, w którym te wszystkie moje zioła mam tam jeszcze inne i w ogóle to mniej za to wszystko zapłacę. I zabrała mnie na konferencję z doktorem Kardaszem. Słuchajcie, ja byłam bardzo sceptyczna do czegoś, co się nazywa suplement. Jak pewnie na początku wielu z nas, kojarzyło mi się to głównie z tymi kolorowymi tabletkami z apteki. Ale słuchajcie, jak doktor Kardasz, myślę, że tu większość osób wie, jak doktor Kardasz mówi. Zaczął mówić z taką pasją o tych roślinach. Mówię, kurczę, no to nie może być ściema. No, no facet z taką pasją mówi, że to raczej jest prawda. No ale wzięłam tą ulotkę tego Borelis Pro, bo to jest pierwszy produkt, do którego zaczęłam znajomość z Duolife. Pojechałam do mojego lekarza, pokazałam mu tą ulotkę, co on na to. Powiedział mi, że dla niego skład jest idealny, że część jego pacjentów już z tego produktu korzysta, ale on jest jeszcze krótko na rynku, on do końca nie jest przekonany, czy to działa, czy nie działa, ale co mi szkodzi, mogę spróbować. I powiem tak, po miesiącu brania borelisu zamiast tych pojedynczych ziół, kolosalna różnica. Rzeczywiście widać było różnicę po prostu, jak mój organizm na to zareagował, zaczęłam się czuć naprawdę coraz lepiej. Po jakimś czasie dołączyłam do tego Prostik, no bo te stawy były naprawdę mocno uszkodzone. I słuchajcie, nie było jeszcze naszego kolagenu w płynie. Samym Prostikiem udało mi się na tyle zregenerować stawy, że one wróciły do funkcjonowania. Przestałam szczelać jak kościotrup, to wszystko zaczęło fajnie funkcjonować. Potem dołożyłam do tego Proselect, żeby wzmacniać odporność, bo wtedy już wiedziałam, że kluczem w leczeniu boreliozy jest podnoszenie i wzmacnianie naszego układu odpornościowego. I to jest bardzo ważne, dlatego że nie ma badania, które by nam potwierdziło lub wykluczyło, czy my mamy tego krętka borelii w organizmie, czy nie. Nie ma takiego badania. Więc mimo, że ja w tym momencie nie mam objawów, czuję się bardzo dobrze, nie mam pewności. Więc ja cały czas pracuję nad tym, żeby ten układ odpornościowy działał dobrze, bo to jest nasza jedyna obrona. Bo jeżeli ten krętek jest, on się potrafi schować, otorbić i w momencie osłabienia organizmu po prostu wychodzi. Niestety czasem z bardzo dużą siłą. Kolejnym produktem, który wtedy był, firma miała wtedy tylko 4 produkty, było jeszcze Duolife dzień i noc. Na końcu dołożyłam mniej więcej, jeżeli zaczęłam w marcu kapsułki, to chyba w kwietniu dołożyłam Duo dzień i noc. Niesamowita regeneracja organizmu. Po pierwsze zauważyłam to po moich włosach.
ponieważ po leczeniu antybiotykami, gdzie było dużo toksyn w organizmie, miałam proste, suche, słuchajcie, takie druty, nie włosy. Po wypiciu kilku butelek Dualife moje włosy zaczęły wracać do formy, zaczęły się z powrotem kręcić. Dlatego mam teraz na głowie to, co mam i nie mam zamiaru tego zmieniać, niech tak pozostanie. Natomiast ja sobie niedawno zdałam sprawę, że pierwsze produkty firmy Dualife to były produkty, których ja wtedy najbardziej potrzebowałam. Na walczenie z kredki boreli, na regenerację stawów, na odbudowę organizmu i na wzmacnianie odporności, na regenerację wątroby. Tak w dużym skrócie wygląda moja historia. Nie chcę się tutaj rozgadywać, bo ja o tej boleriozie mogę naprawdę długo mówić, ponieważ żeby się wyleczyć... Podsumujmy to, Beatko. Podsumujmy to, wiesz co, jakbyś mogła powiedzieć, co brałaś i w jakich dawkach dla osób, które właśnie chcą się dowiedzieć, tak? Brałam 3 razy po 2 kapsułki Borelis Pro. Okej. Okay. Potem jak dołożyłam Prostika również w takiej dawce, 3 razy po 2 kapsułki. Mhm. Dualife dzień i noc w normalnej dawce, czyli kieliszek białego rano, kieliszek ciemnego wieczorem. Tak, czyli 3 kapsułki Borelis, tak. 3 razy po 2 kapsułki Borelis, 3 razy po 2 kapsułki Prostik, Dualife dzień i noc normalna dawka. A i Proselect 2 razy po 2 kapsułki. I Proselect 2 razy po 2 kapsułki. Okej, okay, super. Natomiast super. Jeszcze, Darku, jak mogę coś dodać, jeżeli rzeczywiście ktoś ma to nieszczęście mieć boleriozę, rewelacyjne tak. efekty daje połączenie naszych produktów z terapią biorezonansem czy generatorem plazmowym Rife'a. Jest zdecydowanie są szybsze efekty. Jeszcze ważna rzecz, świetne efekty, właśnie to, co mówiłeś, wysoka temperatura, z tym, że niezwykła sauna, najlepsza jest infrasauna. To też daje bardzo fajne efekty. I jeżeli ktoś posiada wannę, bo nie wszyscy posiadają, przy tak zwanych herksach, gdzie jest dużo toksyn w organizmie, kąpiel z dodatkiem na przykład octu jabłkowego albo soli magnezowej, to też świetnie niweluje te objawy, te bóle ustępują. Więc to mogę polecić z własnego doświadczenia. Super, to fajnie zawsze właśnie też usłyszeć. Na pewno osoby, które mają te dolegliwości, to robią teraz notatki, zapisują każde twoje słowo. To jakbyś, Beatko, mogła też na czacie jeszcze odpowiedzieć kilku osobom, bo jest kilka pytań, ale my już pójdziemy dalej. Także dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że podzieliłaś się tą historią. Wiecie, to też nie jest łatwo mówić do prawie 200 osób i opowiadać takie prywatne historie, ale chcemy się dzielić, chcemy, żeby ta wartość szła dalej. Mam nadzieję, że te osoby, które nas oglądają, które nas słyszycie, jesteście na to gotowi, bo tak jak Beata powiedziała, wiecie, do tego trzeba też dorosnąć. Trzeba też po prostu dorosnąć do tego, żeby wziąć zdrowie w swoje ręce, nie liczyć tylko i wyłącznie na zewnątrz, że ktoś mi pomoże, tylko po prostu samemu szukać, próbować, sprawdzać i właśnie dojść do tego. No i ta historia teraz, którą my usłyszymy, to też to potwierdza, że zdrowie jest w naszych rękach i to my musimy o nie zadbać. I to jest historia osoby, którą tutaj doskonale też znacie. Także zaproszę serdecznie Zbyszek Bystrzanowski. Zbyszku, oddaję ci głos. Miło mi, słychać mnie dobrze? To świetnie. Tutaj Beatka powiedziała coś, co ja miałem to samo. Ja pierwszy raz spotkałem się ze suplementacją 25 lat temu. Wtedy miałem bardzo mocne wyzwanie z nerką. Praktycznie miałem mieć się wyciętą. I mówię, a co mi tam szkodzi, sobie spróbuję. Byłem zdziwiony po roku, jak zrobiłem sobie badanie, że jej nie ma. I tak naprawdę zacząłem wtedy się suplementować. Czyli i suplementuję się wiele, wiele lat, czyli tą odporność buduję sobie z wieloma produktami i wiem jedną rzecz, że tak naprawdę bez odporności byśmy dużo gorzej odczuwali pewne rzeczy. Ja myślałem, że boleriozę nigdy mnie nie dosięgnie i byłem przekonany, mimo że kilka razy mnie kleszcz się przyczepił, nawet raz w takim miejscu, bardzo intymnym, gdzie byłem zdziwiony, co tam się znalazło. No a tam był kleszcz taki mocno już nadmuchany. To było ponad 10 lat temu.
Po prostu go sam usuwałem. Mam zwierzęta, to się nauczyłem usuwać u zwierząt i sobie myślałem, że jak sobie też usunę. Zresztą wtedy mało się mówiło o boleriozie. Wydaje mi się, że to, co się później stało, to dużo dzięki naszej doktor Badurze, która właśnie mówiła też o swoich historiach z swoją córką, to też spowodowało, że zacząłem, jak zobaczyłem czerwony rumień na swojej dłoni i to było z kilka lat temu, to spojrzałem na to i tylko widziałem, że to coś rośnie. Nic mnie nie ukąsiło, ale już widziałem, że to jest rumień, bo widziałem, jak wygląda, czyli z tym takim kółeczkiem. Udałem się do mojej lekarki, która spojrzała na to i powiedziała, że to jakaś alergia i mówi, skieruje mnie, zresztą i tak mi wypisała skierowanie do dermatologa. I ja mówię, ale czy to nie jest rumień? A ona, no pan poczeka. I obok taka jest młoda lekarka, zaprosiła tą lekarkę i mówi, pani koleżanko, może pani powiedzieć, co to takiego jest? A ona spojrzała, no wino jak co, rumień. No i mówi, właśnie to ja panu dam skierowanie do dermatologa. I napisała mi skierowanie do dermatologa. Całe szczęście miałem już dostęp też wtedy do pani doktor Badury. Zadzwoniłem do niej i mówię, czy mogłaby mi pomóc, bo mam rumień i nie wiem, co zrobić. A mówię, pani ma doświadczenie. Się pyta, od kiedy to mam? Ja mówię, no pojawiło się 2 dni temu. Natomiast ja nie przypominałem sobie, żeby jakikolwiek kleszcz mnie w tym okresie ostatnim ukąsił, czy tam się przyczepił. I mówi, to prawdopodobnie jest to zaszłość, czyli gdzieś tam kiedyś to się pojawiło. Także mówi, że antybiotyki, bo pewnie wiecie, że pani doktor Badura mówi, że jeżeli coś nagle złapie, to warto, bo to wtedy może pomóc, żeby sobie odpuścił, bo one mi i tak nic nie pomogą. Tylko kazała mi wziąć dużo większą ilość boleriozy, Bolerisu Pro. Brałem ich łącznie 12 przez kilka miesięcy. Oczywiście też inne produkty, bo już był chlorofil. Tutaj akurat Beatka mówi początkowo, kiedy faktycznie tego nie było. Był Duo Life dzień i noc. Ale też poprzez to, że człowiek w zdrowiu jest wiele, wiele lat, mam znajomego w Łodzi, który ma urządzenie Vega. No i poprosiłem go, przyjechał do mnie, zrobił mi badanie i powiedział, masz boleriozę. To było mniej więcej po miesiącu, jak ten rumień się pojawił, znaczy on już go nie było, bo tutaj też pani doktor Badura mówiła, żeby też, jak się pojawia rumień, żeby prostik brać, bo on wtedy tą skórę, on wtedy szybko jakby zniknie. I też wziąłem takie urządzenie, też mówię o tym pani doktor Badura, to jest taki zapar, który gdzieś się trzyma i on gdzieś dodatkowo impulsami ma, ukierunkowanymi, ma też oddziaływać na tą, na tego krętka. I w zeszłym roku, czyli to było też kilka lat po tym, byłem osobiście u innej naszej prelegentki we Wrocławiu i ona mi podała osobę, która też zajmuje się badaniami Vega. Naprawdę niesamowite doświadczenie, byłem pod wrażeniem tamtej kobiety i ona stwierdziła, bo wtedy nie robiłem po tamtym badaniu, nie robiłem sobie badania, a ta stwierdziła, że jest pod tym kątem, no jest okej, nie mam w ogóle krętka, czyli widać, że to, co robiłem, pomogłem sobie. Jakie ja miałem objawy? Ja powiem tak, ja się zastanawiam, bo ja w zeszłym roku miałem zawał serca, mnie w jakimś momencie zaczęło boleć serce, nie wiedziałem czemu. Nie wiem, czy to czasami jednak nie była ona. Nie dochodziłem tego i nie chcę dochodzić, bo się cieszę, że po prostu tego nie mam. Także tak krótko to moja historia, tak to wygląda. Niesamowite. Ona też pokazuje, wiecie, po prostu, że
No właśnie, to zdrowie jest w naszych rękach. Zobaczcie, gdyby Zbyszek nie miał tej wiedzy, którą też i na konferencjach kampanii Żyje Świadomie, tak, o tym, co wam mówiłem, że mamy wiele takich Zoomów, konferencji i tak dalej. Gdyby nie miał tej wiedzy, no to poszedłby w ciemno, tak, do gdzieś dermatologa i kto wie, jakby się to dalej rozwinęło. Także, wiecie, branie udziału w tego typu konferencjach z naszymi ekspertami, a musicie wiedzieć, to są biolodzy, lekarze, farmaceuci, ludzie naprawdę, którzy mają ogromne pojęcie na temat zdrowia, to jest naprawdę skarb, żeby właśnie nabyć tą informację o zdrowiu. Super, dziękuję ci bardzo, Zbyszku. Mamy teraz, słuchajcie, kolejną osobę, młoda osoba, jeszcze do niedawna pracował jako trener personalny i słuchajcie, też ma swoją historię właśnie związaną z boreliozą. Dla mnie to było zaskoczenie, jak usłyszałem, mówię, ty Bartek, niesamowite. Także też bym chciał, żebyśmy go tutaj przywitali. To jest, słuchajcie, Bartłomiej Rzadkowski. Bartku, zapraszam cię serdecznie, czy jesteś z nami? Możesz włączyć swój mikrofon. Halo, halo, jestem, jak mnie słychać? Tak, o ty jak zawsze w drodze, w trasie, w akcji, zobaczcie, no a dzisiaj już w zdrowiu. I dzisiaj już w zdrowiu, to najważniejsze. Super, to słuchamy... Nie taki młody już, latka lecą. No, słuchamy twojej historii w takim razie. Okej. U mnie się to zaczęło, u mnie jest dosyć długa historia, postaram się skrócić jak najkrócej, jest to możliwe. Ja miałem duże wyzwanie z kręgosłupem, 4 lata się zmagałem i później powstał bezład barku. Mój znajomy zaprosił mnie na konferencję Żyje Świadomie doktora Kardasza, gdzie bardzo sceptycznie podchodziłem do tego tematu, bo byłem bardziej przesiąknięty bardziej takimi produktami syntetycznymi, nie gdzieś tam produktami naturalnymi. W ogóle nie miałem wiedzy na ten temat. No i poszedłem na konferencję ze względu tylko i wyłącznie na niego. Oczywiście po tej konferencji nic nie zrobiłem automatycznie. Dalej miałem wyzwanie z barkiem, to się coraz bardziej zagłębiało, jak trenowałem. I po 8 miesiącach powstał bezład barku. Bo tak jak Dariusz powiedział, to ja też trenowałem osobę, ale sam też trenuję z pasji. Bezład barku, o co tutaj chodzi? Po prostu bark przestał funkcjonować przez pierwsze 5 minut. Ja pojechałem do mojego znajomego, mu się wyżalić, a on mi powiedział, że dał mi być może rozwiązanie, którego ja nie spróbowałem. I wtedy do mnie dotarła taka informacja, że no w sumie zapieram się bezumyślnie tak naprawdę, gdzie mogę spróbować i zobaczyć, czy mi pomoże to, czy mi nie pomoże, tak? No i pamiętam, poprosiłem go, żeby zamówił mi produkt, to był Prostik. I odbierałem od niego za 2 dni ten produkt i powiedziałem mu, byłem tak przekonany na tym, że mi nie pomoże, bo wcześniej miałem różnego typu zabiegi, masaże, tylko krioterapii nie miałem, bo nie mogłem mieć, bo jeszcze parę lat wcześniej miałem zapalenie mięśnia serca. I wziąłem od niego ten produkt i mówię, na 100% on mi nie pomoże, ale wezmę go dla świętego spokoju. I brałem normalnie dawkę jedną rano, jedną wieczorem, czyli taka, jak jest zalecana na opakowaniu i po 3 tygodniach mogłem wrócić na trening. Dla mnie to był bardzo, bardzo, bardzo duży postęp i byłem w ogromnym szoku tego i gdzieś po... No ja już byłem bardzo uszczęśliwiony tego, że mogę trenować tak naprawdę. Po 2 miesiącach i 3 tygodniach przeszedł mi całkowicie bark. Ja byłem w szoku totalnym i tak można powiedzieć, że zniwelowałem bark, pojechałem do tego znajomego, on się pyta, czy boli mnie kręgosłup i kręgosłup też mnie przestał boleć. Nie wiem do dziś, kiedy to było, kiedy mnie przestał boleć i zacząłem uczęszczać na konferencję Żyje Świadomie i trafiłem na konferencję Marli Borber-Badury. I tak siedzę, słucham właśnie pani wykładowczyni. I tak myślę, kurczę, to mam. Nie no, to myślę, dobieram sobie. Wiecie, my tak mamy, przynajmniej ja tak mam, że czasami można różne rzeczy do siebie dobrać, tak? No i oczywiście odpuściłem temat. Trafiłem na kolejną konferencję za jakiś czas, bo ona była cyklicznie. I myślę, no kurczę, no faktycznie, no mam stany depresyjne, mam ciągłe zmiany nastroju, mam takie małe pęcherzyki tutaj za uchem, gdzie myślałem, że to są jakieś małe sywki. Ciągle brakowało mi gdzieś tej energii po jakimś czasie, bóle stawów, co jeszcze było, trochę pogorszenie wzrokowe, ale nie jakoś mocne, no i chyba tyle tak naprawdę z tego, co pamiętam.
I poszedłem zrobić test Wega dla świętego spokoju. I po tym teście właśnie mi wyszło, że mam przewlekłą boleriozę, która może mieć około 6-7 lat. I wtedy zaczęło mi się wszystko składać. Dlaczego miałem zapalenie mięśnia serca, dlaczego miałem bezwład lewego barku, skąd był kręgosłup i takie inne rzeczy. Wtedy pamiętam... Że taka młoda osoba jak ty, prawda? No bo wiecie, to ktoś ma 50-60 lat, to może gdzieś tam suma życia, ale to u młodego człowieka. Tak. I wtedy pamiętam właśnie, rozmawiałem z Dzisią Kupiec, która będzie też mówić, opowiadać swoją historię. I ona mnie tak trochę naprowadziła, bo wiedziałem, że ma boleriozę, z której wyszła i powiedziała mi właśnie, że zastosowała produkty, kurację. Ja zgłębiłem ten temat i też zastosowałem kurację. Nie wiem, czy mówić, jakie to były produkty, czy nie. Tak, wiesz co, ja już wyświetlę nawet slajd. Okej. To była kuracja, która właśnie początkowo tak naprawdę wchodził to. Prodeacid, Prostik i Boleris w większej dawce. A pamiętasz, jakie dawki? Się zmieniały. Dawki były tak. Prodeacid był normalna jedna rano, jedna wieczorem. Boleris był, co 5 dni się zmieniały dawki, czyli był jedna rano, jedna wieczorem, później była jedna rano, jedna popołudnie, jedna wieczorem, dwie rano, już 15 dzień, dwie rano i dwie wieczorem i później dochodziło nawet do 6. I ta kuracja miała trwać gdzieś koło 3 miesięcy. Ja ją zrobiłem tak naprawdę pół roku dla świętego spokoju, bo wiedziałem, że to są adaptogeny, czyli automatycznie nie mają prawa mi nic uszkodzić, więc jeżeli będzie nadmiar, to się zmetabolizuje. Do początkowej kuracji była również chlorofil, jako właśnie produkt, który miał dodawać tlenu, gdzie ja też zgłębiłem ten temat, czym jest bolerioza. I dopiero później były produkty zmienne. Już tak dokładnie nie pamiętam. Wiem, że tam był Proselect i duo dzień i noc. W którymś, nie pamiętam, czy to było po miesiącu, czy po półtorej miesiąca. Także tak wyglądała właśnie, tak wyglądała moja historia i moje wyjście z choroby. Zrobiłem sobie pół roku tą kurację. Później zrobiłem sobie badania. Nic mi nie wyszło i mam spokój już od ponad 2 lat, jeśli chodzi o to. Wow. Także myślę, że... Super, super. Dzięki Bartku, dzięki wielkie za tę historię. Zobaczcie, jak ważne są też, żeby poskładać gdzieś te wszystkie objawy i widzicie, czasami z kimś porozmawiasz i nagle ktoś właśnie da ci pomysł. To jest cudowne też, że jakby właśnie my, osoby, które wiecie, gdzieś miały problem ze zdrowiem, pojechały na konferencję, zastosowały jakieś produkty Duo Life, I nagle to zdrowie odzyskały, mówią o tym dalej, także to jest super. I takie osoby jak Bartek mogą właśnie nagle od kogoś znajomego tak po prostu dowiedzieć się czegoś, że mogą mieć rozwiązanie na swój problem i nagle mogą odkryć, że jest więcej, ten problem to nie ten problem, tylko tak naprawdę inny, bo są konferencje, mamy do tego narzędzia i mogą po prostu pójść za tym dalej. I też w wielu tych historiach będziecie to słyszeli a propos odpowiedniej diagnozy, a propos tego, że ta borelioza nie jest, no bynajmniej nie była i nadal też w środowisku lekarskim, czy w ogóle jest bagatelizowana, nie ma do niej dużo informacji i naprawdę chylę czoła dr Marii Bortel-Badurze za to, co ona robi, za to po prostu, że szerzy informacje o boreliozie, za to, że o tej boreliozie mówi i za to, że też nas edukuje, że my możemy nieść tę informację dalej. Dzięki Bartku. I mamy kolejną osobę. Słuchajcie, ta osoba to będzie miała też bardzo ciekawą historię. Agnieszka Różyńska. Agnieszko, czy ty jesteś z nami? Jeśli tak, to włącz swój mikrofon. Tak, jestem. O, jesteś. Super, widzimy cię, witam cię serdecznie. No i słuchaj, oddaję w takim razie tobie głos, opowiedz, jak to u ciebie wyglądało, te wszystkie objawy i tak dalej, jak w końcu trafiłaś, że to jest ta borelioza i co używałaś? Moje problemy ze zdrowiem zaczęły się 12 lat temu. Zaczęło się od bóli stawów, szczególnie bioder. W momencie, kiedy byłam bardzo zmęczona, dochodziło do bólu nawet całego ciała.
Do tego doszło chroniczne zmęczenie. Rano wstawałam po nocy totalnie zmęczona, z apatią, bez energii. Po południu zazwyczaj musiałam się położyć, przespać, bo nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować. Do tego miałam arytmię serca, miałam cierpnięcie rąk. Nie kojarzyłam tego w ogóle z boreliozą, ponieważ ani kleszcza nie pamiętałam, żeby coś mnie ugryzło, ani nie miałam rumienia, żadnych takich objawów. Wtedy też o boreliozie niewiele się słyszało, niewiele się mówiło. Myślałam, że ponieważ wtedy rozpoczęłam studia, myślałam, że jest to związane z moim zmianem stylu życia, ponieważ wcześniej bardzo dużo ćwiczyłam i jeździłam konno z moim synem, a później po prostu siadłam w szkolnej ławce i przestałam się ruszać. I myślałam, że to jest ten powód. No ale mijał rok za rokiem, ja się czułam coraz gorzej. Przyszedł taki moment, że przestałam w ogóle funkcjonować, tak strasznie zaatakowało moje biodra. Nie wiedziałam co, poszłam do specjalisty prywatnie, miałam dostać zastrzyk, który miał mnie postawić na nogi. Nie zadziałał w ogóle, ponieważ moim lekarzem jest moja kuzynka, zadzwoniłam i błagałam ją, żeby coś zrobiła. Zaczęła mi podawać codziennie zaszczyki, po około 2 tygodniach zaczęło to ustępować. No i wróciło do normy, do takiej normy, że no dalej żyłam z bólem, no ale można było funkcjonować. Nigdy oczywiście nie wpadł na to, że to może być borelioza, dopiero po kilku latach ktoś zasugerował, że może bym sobie zrobiła badanie i to badanie faktycznie zrobiłam. Okazało się oczywiście, że boreliozy nie mam, ale że mam przeciwciała. Więc stwierdziłam, że to zetknięcie z borelią było, mimo że nie pamiętam żadnego kleszcza ani nigdy rumienia nie miałam. I no, cały czas szukałam jakiegoś rozwiązania, zażywałam, suplementowałam się kurkumą w dużych ilościach przez jakiś czas. Troszeczkę to pomogło, no ale niestety to było tylko takie chwilowe. I pewnego dnia spotkałam się z Danusią Radzikowską, która mi powiedziała właśnie o Duo, powiedziała mi o Borelis Pro. Ja nie zastanawiając się dołączyłam do firmy, zaczęłam się suplementować i wreszcie po pierwszym miesiącu już widziałam jakiś pozytywny skutek. Zaczęłam tylko od 3 kapsułek dziennie Borelis Pro. I coś właśnie po miesiącu drgnęło, więc wtedy zwiększyłam dawkę do 6 kapsułek. Do tego dołożyłam Prostik 2 kapsułki, Proselect 2 kapsułki i Prorelaxin. No i suplementowałam się tak, to znaczy suplementuję się do tej pory, to już jest 4 lata, natomiast... Jakbyś mogła, Agnieszko, tylko powtórzyć jeszcze raz tutaj, jakie produkty i jakie dawki? Borelis Pro 3 razy po 2. Prostik zażywałam 2 na raz. Proselect zażywałam 2 na raz. To znaczy oczywiście w odstępach, prawda? I Prorelaxin też 2. I taka kuracja trwała około 8 miesięcy. Te 12 kapsułek jadłam dziennie. Później było już tego troszeczkę mniej, ale na pewno około roku suplementowałam się samym borelisem i zawsze jeszcze dodatkowo brałam jakieś kapsułki. Czułam się rewelacyjnie. Energii miałam później tyle, że z 3 kap zeszłam na 1, a zasypiając wieczorem nawet nie mogłam zasnąć, więc no, efekt dla mnie był niesamowity i no, bóli stawów nie mam do tej pory. Wow, po 12 latach mówiłaś wcześniej, tak? Tak, zaczęło się to 12 lat temu, a 4 lata jak jestem w Duo i się suplementuję i
No, przy okazji jeszcze inne rzeczy sobie wyleczyłam suplementami. Wow, niesamowite, niesamowite, słuchaj. Szok, i że można żyć tyle lat z bólem i tym wszystkim, i potem nagle trafić na rozwiązanie, to na pewno musisz być bardzo wdzięczna. Ja zresztą też, chociaż mam historię inną, ale też zdrowotną, także wiecie, ten, kto zdrowia nie stracił, to ten tak naprawdę może nie do końca rozumieć to, o czym my tu mówimy i co my tutaj robimy. No ale ten, kto zdrowie stracił, to ten rozumie. Dzięki ci, Agnieszko. Chciałbym, słuchajcie, teraz zaprosić kolejną osobę i to będzie z Dzisia Kupiec, o której tutaj wspominał też Bartek. Z Dzisia, słuchajcie, też w Krakowie prowadzi Biorezonans, więc też ma jakby taką wiedzę od tej strony testowej. Ale sama właśnie zaczęła swoją przygodę ze zdrowiem, no właśnie od boreliozy i od swojego przypadku. Także z dzisiaj witam cię serdecznie. Witaj, Darku, witam wszystkich serdecznie, witam. No, no i słuchaj, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak u ciebie to wyglądało, jakie objawy, co ci było, jak dowiedziałaś się, że to w ogóle borelioza, no i co stosowałaś? No słuchaj, moja przygoda z boreliozą trwała kilkanaście lat. Tylko ja oczywiście nie wiedziałam, że to borelioza. Po prostu zaczęły się bóle głowy, raz w tygodniu dwa, potem trzy, cztery, pięć. Najpierw pomagały zwykłe tabletki i potem przestały pomagać. Potem było cztery ketonale dziennie brałam, cztery imigrany, pięć, sześć dni w tygodniu, dzień w dzień. Miałam po prostu niesamowite migreny. Neurolog powiedział, że to jest przewlekła migrena. Muszę się nauczyć z tym żyć. Nie ma wyjścia. Środki mi żadne nie pomagały. Byłam w szpitalu na neurologicznym, punkcję mi robili, prześwietlenia głowy, tomografię, szukali guza. Nic nie znaleźli, a mózg mi po prostu chciał wyparować. A jeszcze przy tym, czym ja się zajmowałam, to było po prostu no, niesamowicie ciężko mi, bo ja jestem z zawodu maklerem, zarządzam milionami klientów, więc musiałam mieć sprawny umysł, a ja zaczęłam tracić pamięć, zaczęłam, koncentracji nie miałam w ogóle, zapominałam, to po prostu myślałam, że z pracy zrezygnuję niebawem. No do tego potem, po czym zaczęły mnie boleć stawy, jakieś tarczyca, guzy na tarczycy. Dostałam skierowanie na operację, wycięcie tarczycy, bo powiedzieli, że to już się nie nadaje do leczenia. Miałam guzy na jajnikach, później no, jakieś problemy z sercem, straciłam wzrok. W końcu zaczęły mnie boleć wszystkie zęby. Poszłam do dentysty, mówię, proszę wyrywać, bo nie wiem, sztuczne mi wstawić, bo nie wytrzymam. Zrobił prześwietlenie, powiedział, że mam zęby dobre, że to nic się nie dzieje, nie? Już po prostu, nie wiem, ciężko wymienić po kolei, ale chodziłam do tysiąca różnych lekarzy, brałam garściami leki i sterydy, antybiotyki, nic nie pomagało. No i no już w końcu mi lekarka powiedziała, że bym psychotropy zaczęła brać. Trochę mnie otumaniały, głowa mnie nadal bolała. Po pewnym czasie, to było przed świętami Bożego Narodzenia, ona mi dała skierowanie do szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie koło Krakowa. Powiedziała, żebym się położyła tam na psychiatrii, bo się uzależniłam od tych środków przeciwbólowych i to jest mój problem. No i ja w końcu powiedziałam, że nie, bo to są święta, poczekam, może po świętach. Po świętach spotkałam mojego kolegę, z którego kilka lat nie widziałam, był to Piotr Górszczak. I powiedziałam o swoim problemie, on mnie zaprosił na wykład Żyj Świadomie. Poszłam na ten wykład, był profesor Stelmach go prowadził. No i tak słucham, trochę mi się tam oczy otwierały, no ale poszłam za miesiąc, zaprosił mnie do doktora Kardasza. Jeszcze lepiej było. A następnie był wykład, który prowadziła dr Bortel Badura. Tam zaprosiła też wtedy takiego gościa od Biorezonansu i jak usłyszałam, co ona mówiła, co myślę, Boże, przecież ona mówi o mnie, to jest moja historia. Ona mówiła o swojej córce, mnie tam pasowało 90% prawie tych objawów, te zawroty, te wszystkie bóle, to wszystko, co było, to zawieszanie się, takie, siedziałam w kuchni, jadłam, nagle zawiesiłam się, nie wiedziałam, o czym mówiłam, zapominałam po prostu wszystkiego. Ona, to było o mnie, mówię.
No i wtedy mówię, dobrze, to ja pierwsze co zrobiłam, to poleciałam od razu na biorezonans, żeby zbadać, co mi jest. No okazało się borelioza, no i po prostu bardzo wysoki poziom. Więc cóż, po tych wykładach dowiedziałam się też na temat suplementów, zastanawiałam się, jak to zrobić, od czego zacząć, czy razem, czy osobno. Stwierdziłam, że nie, zacznę najpierw od suplementów, bo biorezonans tam dosyć drogie te zabiegi były. No to mówię, zobaczę, jak mi wybije, to wybije, co zostanie, to dobiję sobie biorezonansem. No i też tak zrobiłam i zaczęłam zgodnie z tym, co na wykładzie, stosować najpierw borelis, bo trzeba było najpierw się odkwasić, a ja byłam bardzo zakwaszona, bo tyłam, jak nie wiem, z miesiąca na miesiąc byłam coraz grubsza, już się w nic nie mieściłam. Miałam celulit taki, że rozbijałam, nic mi to nie dawało i to było zakwaszenie, tak się dowiedziałam. Więc Prodacyl był dwa razy po jednej kapsułce, brałam go przez 3 miesiące. Po jakichś 2-3 tygodniach prowadziłam borelis, 3 razy po 2 kapsułki. Później Proselek, w związku z tym, że miałam te guzy, cysty, 2 razy po 2 kapsułki Proselektu jeszcze dodałam. Chlorofilu na razie nie było. Później po jakimś czasie, jak był, to jeszcze dołożyłam do tego chlorofil. Nie wiem, czy mnie słychać? Słychać, słychać. Aha, dołożyłam chlorofil. No i robiłam to kilka miesięcy na biorezonansie. No i co się okazało, że po 3 miesiącach to zniknęły mi już po samych tych produktach, zniknęły mi pasożyty, niektóre pasożyty, koinfekcje boreli, niektóre, te, które miałam na tych lepszych, no tych mniejszych, tych, co miałam mniej. Natomiast nie dałam rady, nie zabiłam boreliozy do końca. Spadła mi po 6 miesiącach stosowania, spadła mi borelioza już do tego poziomu najniższego, ale nie dało rady jej całkiem dobić, więc wzięłam sobie jeszcze kilka zabiegów na biorezonansie. No i zabiłam, dobiłam tą boreliozę, ale po prostu jak po tym wszystkim, co przeszłam, no po prostu dostałam takiej zajawki na medycynę naturalną, na biorezonans, że po prostu chodziłam, kupowałam tony książek, czytałam różne terapie, różne zabiegi, no po prostu niesamowicie zrobiłam dosłownie studia medyczne z medycyny naturalnej. Oprócz tego szukałam też na tych dobrego biorezonansu. Jeździłam po całej Polsce, bo tu tak wychodziło, tu tak wychodziło i w końcu dowiedziałam się, że jest jest generator elektromagnetyczny, który zabija boreliozę na każdej częstotliwości wraz z jej DNA, bo borelioza, jak wiemy wszyscy, ona zmienia częstotliwości biorezonansowe, trzeba je przestawiać. Jest to człowiek, który ustawia te aparaty, który nawet sam produkuje te aparaty różne. No i poszłam sobie kupić taki aparat w Krakowie, no i wchodzę, a tu pan mi mówi, zaproponował, posłuchał mnie, porozmawiał ze mną i mówi, że jestem niesamowitą pasjonatką i ta moja pasja jest tak wielka, że on mi zaproponuje, żeby współprowadziła z nim gabinet biorezonansu, że posiada najlepsze, najdokładniejsze urządzenie do diagnostyki IMEDIS, które posiada 95% skuteczności. Powiedział, że jest mnóstwo na rynku tych różnych rezonansów, ale to są takie, które nie do końca są dokładne, a ten IMEDIS jest od lat 90. już w Niemczech stosowany na NFZ. Skierował mnie na szkolenia. Jeździłam na szkolenia przez kilka miesięcy i w tym momencie, i co jeszcze ciekawe, na dodatek stworzyliśmy razem z nim, bo to jest człowiek niesamowity, z niesamowitym mózgiem. I na tle medycyny, jeden chyba z największych guru, jakich znam, z medycyny naturalnej i biorezonansu razem, ponieważ jego dziecko kiedyś ciężko chorowało i on tak poświęcił się temu, mimo że prawnikiem jest. I on po prostu opracował też, razem też ze mną teraz, protokoły terapeutyczne, które praktycznie na każde schorzenie, nawet na koronawirusa, ale głównie tu na boreliozę. I co ciekawe, powiedział, że jest 5 produktów na świecie, jakie on zna, które powinny być stosowane przy każdej terapii. Wśród nich jest borelis. No jak to usłyszałam, to sobie myślę,
mój ulubiony borelis. Mój borelis jest na podium nawet, nie w tej piątce, ale nawet na ścisłym podium. Oprócz tego są jeszcze witaminy. A powiedz dziś, przypomnij nam, co ty stosowałaś i w jakich dawkach jeszcze raz, co? Ja stosowałam najpierw na odkwaszenie Prodacid 2 razy po jednym, później 3 razy po 2 był borelis. Jeszcze stosowałam Proselect 2 razy po 2 i no później chlorofil, a Prostik to przyznam się, że stosowałam później, bo nie chciałam tego tak dużo brać i stosuję do tej pory. Przestały mi strzelać stawy, przestało mi po prostu, poprawiła mi się sprawność ruchowa. Miałam też straszne problemy wcześniej z kręgosłupem, jeździłam 2 razy w roku rehabilitację, miałam teraz w ogóle nic, nie chodzę na rehabilitację, nic mnie nie boli, jestem sprężysta, chociaż kilka lat starsza. I jeszcze kolagen też piję teraz, kolagen i Prostik, no i Duo Life tam oczywiście sobie popijam. No i jeszcze powiem jeszcze taką ciekawostkę, że nawet jak ten borelis, który mamy, czy jakiekolwiek zioła, u nas robimy tak zwaną biowitalizację, wstawia się do takiego biowitalizatora, gdzie działanie wzmacnia kilkakrotnie, mimo że zachowuje swoje właściwości, ale jest jeszcze mocniejsze działanie. Po prostu no, niesamowite. Jestem przeszczęśliwa, że stwierdziłam, że to odkryłam pasję mojego życia. I jest, a co ciekawsze, jestem zdrowa i mogę dzięki swojemu doświadczeniu z Duo Life'em pomóc ludziom po prostu. Ja po prostu chcę pomagać ludziom. Dla mnie pieniądze to rzecz drugorzędna. Ja po prostu zarabiam wystarczająco w swojej działalności maklerskiej. Natomiast tutaj, bo jestem tak wdzięczna firmie Duo Life za to, że po prostu dzięki niej odzyskałam zdrowie. Duo Life to nie tylko produkty, również szkolenia, również te wykłady. To jest po prostu coś niesamowitego i dziękuję wam wszystkim bardzo. Wow, wow, dzisiaj jaka historia. Tutaj na czacie po prostu wszyscy są w szoku i pod wrażeniem, ja również ogromnym, a i nie dziwię się tej wdzięczności, bo to, co powiedziałaś, to po prostu aż normalnie chwyta za serce. I też wiecie, te wszystkie historie mi pokazują też jedno, dziękuję ci bardzo za to, że wiecie, że po prostu, żeby nie przestawać szukać. Bo naprawdę, tak jak tu słyszę, ludzie, wy wszyscy przez lata, niektórzy z was borykali się z pewnym problemem. Wiecie, można przestać szukać rozwiązania. Można powiedzieć, a dobra, to nie działa, to Duo Life też nie działa, nic nie działa. Po prostu ja już taki jestem, taki muszę żyć, się obrazić. Ale można nie przestawać szukać, nie przestawać próbować, trafić w końcu na rozwiązania i trafić na coś, co zadziałało. Też słuchajcie, bardzo ważne jest odpowiednie dobranie, dlatego mówimy też o tych dawkach, ale my mamy, słuchajcie, w Duo Life infolinię, też z naszymi lekarzami, gdzie my możemy konsultować te wszystkie rzeczy. Ważne jest, żeby podawać też odpowiednie produkty w odpowiednich dawkach, dlatego jest ta idea bycia klubowiczem, gdzie my się edukujemy, mamy dostęp właśnie do infolinii produktowej, możemy to konsultować. Więc to nie chodzi o to, że teraz sobie kupię produkt i wow, nie, tu chodzi o to, żeby też to wszystko skonsultować i dlatego nie chcemy nikogo zostawić, wiecie, tak o, po prostu samego sobie. Dzięki także... Tylko chciałam coś dodać, że po prostu, bo nie powiedziałam tego, bo po miesiącu stosowania borelisu już głowa mi przestała boleć 80% przy moich bólach głowy. Po 3 miesiącach już praktycznie zapomniałam, co to ból głowy, a jako efekt uboczny to schudłam 10 kg w ciągu pół roku, nawet nie wiedząc kiedy. No to po prostu... Niesamowite. Z Dzisią, Zdzisława Kupiec, możecie się z nią skontaktować przez Facebooka? Tak. Facebooka Futura Medica się nazywa mój gabinet w Krakowie, który właśnie otwiera. Futura Medica, super. I przez Facebooka muszę się z nią skontaktować, także dzięki wielkie. Ja jeszcze tylko chciałem tutaj, wiecie, dodać, bo mówimy o tym właśnie, że to nie jest wykład na temat boreliozy dzisiaj, mówimy bardziej praktycznie i te historie, ale mówimy o tym, że właśnie krętki boreli, one, słuchajcie, niszczą kolagen, one nie zjadają kolagenu, nie chodzą i nie jedzą tego kolagenu, tylko one
one niszczą ten kolagen i dlatego tak ważne jest uzupełnianie w pierwszej kolejności, jak czujemy bóle i tak dalej, uzupełnianie tego kolagenu. Nie bójcie się, że tutaj odżywiacie borelię. Nie, ona po prostu niszczy ten kolagen i trzeba właśnie to uzupełniać. Także wiedza na temat borelii i boreliozy również jest bardzo istotna. Z Dzisią możesz na czacie tutaj też napisać, bo są też jeszcze kilka pytań do ciebie. Kochani, a ja bym teraz chciał zaprosić jeszcze dwie osoby. Pierwsza z nich ma historię związaną ze swoją córką. Naprawdę, jak historii tej wczoraj słuchałem, to słuchajcie, kolejna historia, która mrozi krew w żyłach po prostu, ale chwała Bogu, osoba trafiła na rozwiązania i trafiła i na Duo Life i no dzisiaj możemy widzieć już pozytywne zmiany. Chciałbym zaprosić Bożenę Górę. Bożenko, czy jesteś z nami? Jest. O, jest, super. Witam cię serdecznie. No i słuchaj, to samo, już nie będę powtarzał się, oddaję po prostu ci mikrofon, opowiedz jak to u was było i potem co stosowaliście, jak w ogóle trafiliście, że to jest to, że to jest borelioza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja, tak jak już powiedział Darek, opowiem historię mojej córki, 15-letniej w tym momencie, gdzie od kilku lat nie wiedziałam, co się dzieje. I dopiero teraz w czerwcu trafiłam też przez przypadek do pani doktor Bortel-Batury, która zdiagnozowała, tak jak mówię, przyszłam z innym problemem, a została zdiagnozowana borelioza. Pani doktor złożyła wszystko, no co się działo, w jedną całość, czyli po prostu znalazła jedną przyczynę. Powiem tak, że wyszłam bardzo, no chyba zszokowana, a z drugiej strony szczęśliwa, bo znalazłam przyczynę i wiedziałam już, z czym należy się zmierzyć. Teraz, co działo się u córki? Były to na przykład, był problem z sercem, miała często skór nadkomorowy, szpital, potem skończyło się zabiegiem, czyli ablacją, następnie były problemy z kolanami, czyli zwichnięcie jednego kolana, potem zwichnięcie drugiego kolana, potem się powtórzyło, potem miała być tomografia, potem nawet chcieli operować kolano, nie wiem co by było jeszcze dalej. Złamaną rękę też miała w ciągu właśnie tych ostatnich lat. Zaczęły się problemy emocjonalne, jakieś stany depresyjne, problemy z nauką, z koncentracją, właśnie takie zawieszanie. Nie mogła myśli w ogóle zebrać. Ja po prostu nie wiedziałam, co się z dzieckiem dzieje. To było od paru lat. No i dopiero właśnie u pani doktor Bortel-Batury dowiedziałam się, że to jest borelioza. Także pani doktor postawiła diagnozę, rozpisała całe leczenie, ale kolejnym moim krokiem było zrobienie biorezonansu. Bo tam pani doktor też rozpisała, że to jest, no na pewno trwa to już długo, więc wybijać krętka również biorezonansem. Więc poszłam po tygodniu na biorezonans. Oczywiście okazało się, że tak, jest to borelioza. I od razu też umówiłam się i wybijaliśmy, no tydzień w tydzień trzeba jeździć tak, żeby krętka wybić. I tam też mi powiedziano, że no jest to właśnie minimum 5 lat. Minimum, a nie wiadomo, czy nie więcej. Ja nie widziałam żadnego rumienia, nie wiem w jaki sposób, nie wiem co ją ugryzło, kiedy to było. Zresztą pani doktor powiedziała, że to nie musi być wcale kleszcz, więc mógł to być komar, mogła to być myszka, mogło to być jeszcze coś innego. No i teraz od czerwca, więc ja mówię, no my tu nie mamy jeszcze dużo tak jakby czasu, jeżeli chodzi o to leczenie, ale od czerwca to, co się już udało, czyli tu szło równolegle leczenie tak, borelisem 3x2, proselektem 2x1, prostykiem 3x2, od razu regeneracja, kolagen, dzień i noc kupuję, znaczy nie zawsze, bo to wiadomo, no tutaj już finansowo, ale piła dzień i noc, to piję kolagen na zmianę, no i chlorofil oczywiście cały czas, w tym momencie i biorezonansem po kilku zabiegach, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie ile to było,
bodajże chyba 6, krętka już nie było. Teraz po miesiącu zrobiłyśmy kontrolne badanie i dalej go nie ma. Ale wiem w tej chwili tyle, że do roku czasu jeszcze maksymalnie, ale tak około 8 miesięcy mi powiedziano, że no regeneracja układu nerwowego, bo ona miała krętka po prostu w mózgu. To na biorezonansie pokazało i to mi pan powiedział, że krętek po prostu jest w mózgu i tutaj ta regeneracja tego układu nerwowego no musi teraz jeszcze potrwać. Ja już widzę różnice, bardzo duże różnice. No ale czekam jeszcze te 8 miesięcy, czy powiedzmy do roku, bo mi powiedziano, że dopiero wtedy zobaczę różnicę. A co teraz widzisz, Bożenko? Jak mniej więcej byś mogła to porównać po tych kilku miesiącach? To znaczy ona jest całkiem inna. No na pewno dużo łatwiej już jej się jest uczyć, jest, nie wiem, bardziej taka otwarta, bo ja mówię, dziecko robiło się, ja nie potrafię określić jakie, ale tak jak mówię, i dziwne stany emocjonalne, i stany depresyjne, o co jeszcze było takie charakterystyczne, co ja, dla mnie też było nienormalne, ona się budziła, potrafiła noc w noc, na pierwszym śnie, ona się zrywała z takim wrzaskiem, że jak ja bym spała, to ja bym chyba wtedy na zawał umarła. Ale ja jeszcze nigdy wtedy nie spałam, bo ona no też nie miała tak jakby siły. Ona godzina w pół do dziesiątej czy dziesiąta, w tym momencie, prawda, dziewczyna kończyła 8 klasę, ona nie miała siły. Ona się kładła do łóżka, ona nie była w stanie już nic więcej zrobić. Także do godziny ona potrafiła czasami dzień w dzień, czy kilka razy w miesiącu ona się zrywała z jakimiś koszmarami, z takim wrzaskiem, że dla mnie to było nienormalne. Także to w tej chwili też już mamy za sobą. Ona śpi normalnie i śnią jej się normalne sny, czego w ogóle nie miała. Ja mówię, już o tyle lekarzy, co myśmy byli, i do endokrynologa już miała tak samo skierowanie, bo rozwalony cały układ hormonalny, wzrok, jak trafiłyśmy do, to samo było. Ona chodziła bez okularów. Poszłyśmy w którymś momencie do okulisty, okazało się, że ona ma minus 3. Ja mówię, no chyba jakaś pomyłka. Tak dosłownie po prostu w przeciągu, no nie wiem ilu, kilku miesięcy, jak nas wysłali po badaniu takim w szkole. Minus 3. No to tak samo pani doktor powiedziała, że to też jest, no bo krętek siedział w mózgu. Także mówię, ja po prostu jestem szczęśliwa, że trafiłam do pani doktor całkiem przez przypadek, że zdiagnozowała. Ja wykorzystałam biorezonans, bo poszło to szybko. Teraz możemy zająć się tylko regeneracją układu nerwowego. No najważniejsze, że jesteście na tej dobrej drodze i że takie zmiany po prostu niesamowite. Słuchajcie, tutaj na czacie dużo osób pisze i dziękuję, Bożenko, za tę historię, bo wiecie, obserwujmy nasze dzieci, to jest też po prostu tak jak ty mówisz, nie wiemy kto, co, skąd i tak dalej. Podałaś tyle, dziękuję ci za to, że podałaś tyle szczegółów, że każdy też tutaj, kto jest jakiś rodzic, będzie mógł, jeśli ma jakieś wyzwania z dzieckiem, będzie mógł też właśnie się temu przyjrzeć i tak jak mówisz, biorezonans, prawda, to jest dobry też kierunek, żeby pójść zrobić testy i zobaczyć. Także bardzo ci dziękuję za tę historię. Daliśmy radę ją tak wspaniale opowiedzieć, same konkrety i dużo zdrowia życzymy dalej dla córeczki i wierzę po prostu, jestem pewien na 100%, że wszystko już będzie dobrze i ta historia dobrze się skończy, także na pewno jako rodzic na pewno wiem, jak twoje serce się raduje. Kochani, to w takim razie mamy ostatnią teraz historię. No w historii dzisiaj było kilka, ale naprawdę nie wiem, jak ten czas zleciał, już godzina czasu za nami. Ale historie, które tak naprawdę mogłyby się skończyć tragicznie, a zobaczcie, a my możemy się cieszyć, że kończą się po prostu fantastycznie. Także zaproszę też jeszcze Piotra Gonerę, który opowie historię swojego kolegi. Piotrze, czy jesteś z nami? Słuchajcie, moi kochani, ja powiem historię mojego kolegi, czyli kolegi, kolegę poznałem dołączając do klubu Duo Life gdzieś jakieś 2,5 roku temu. Byłem wcześniej na konferencji dr Bortel Badury. Tak jak ona opowiadała o tej swojej córce, o tym, jak ona się starała leczyć, że to w ogóle, wiecie, nie było
dostępne, teraz jest zupełnie inaczej, a wtedy było jeszcze inaczej. Wtedy nikt nie wiedział, że to jest borelioza, ona dochodziła do tego. No, ten wykład 3-godzinny był niesamowity i ja po prostu byłem pod takim wielkim wrażeniem tego wykładu, że poszedłem jeszcze raz, a później z tym moim kolegą Grzegorzem Wysotą jeszcze raz. Wiem, że przyjechała do Trzebnicy, to jest pod Wrocławiem, doktor Bordel-Badura na specjalne zaproszenie i on posłuchał tego. To jest człowiek, który jest leśnikiem. Od 18 lat czy 17 ma boreliozę, taką wykrytą, taką, gdzie jest zaakceptowana, że tak powiem, przez lekarzy. Ja mówię, no dobra Grzegorz, to co z tym robisz? No słuchaj, no a co mam robić? Mówi, no nic więcej nie robię, jak mi jest bardzo źle, to jadę wtedy do Wrocławia, dają mi przez 2 tygodnie sterydy, to mnie wyciąga do góry. No ja mówię, no dobra, no ale co te sterydy ci dają? No mówi, że 2 tygodnie do miesiąca czuję się super, a później znowu jest dołowanie i znowu mam no, takie, o których tutaj wcześniej opowiadały dziewczyny, to po prostu takie miał te same objawy, że tak powiem, no taki praktycznie boreliozy. Ja mówię, słuchaj Grzegorz, a nie chciałbyś spróbować to, co mówiła doktor Bordel-Badura na tym wykładzie? On mówi, tak, no chciałbym spróbować. No to słuchaj, weź mi tam zamów, bo to taki człowiek, wiecie, no powiedzmy człowiek, ja nie mam nic do ludzi ze wsi, bo ja sam się wychowałem na wsi, a to by człowiek prosty taki, który mówi, słuchaj, ja tam się nie znam na tym, weź mi to tam załatw, nie wiem, ja to kupię i tak dalej. No kupił ten Borelis Pro, Prostik, kolagen, ale wiecie, brał tak od czasu do czasu, jak mu się tam skończyło, to przez tydzień nie brał, przez 2 tygodnie nie brał, jak ja go zadzwoniłem, mówię, Grzegorz, bierzesz, nie bierzesz, no mówię, wiesz, skończyło mi się 2 tygodnie temu, no muszę zamówić. Ja mówię, słuchaj, no ale doktor, pamiętasz, na wykładzie mówiła, że to jest coś takiego jak prawie taki naturalny antybiotyk, tak? Że jeśli masz, jeśli bierzesz, jeśli chcesz się wyleczyć, to musisz brać non-stop i nie może ci go zabraknąć, tak? On mówi, no nie tak, no w porządku. No i tak gdzieś, wiecie, tak gdzieś 0,5 roku sobie minęło i on tak sobie raz brał, raz nie brał, tam coś zamawiał, nie zamawiał i w końcu ja jeszcze raz byłem u doktor Badury na tej konferencji i w końcu tak powiedziałem mu ostatecznie, pojechałem do niego, mówię, słuchaj Grzegorz, to po prostu ultimatum, tak? Bo ja pewnie, wiesz, jak ty nie chcesz się sam wyleczyć, to ja mam, to ja nie mogę ci prosić, żebyś ty, wiesz, żebym ja cię tutaj otoczył opieką i ciebie tutaj opiekował się tobą. I on mówi, dobra Piotr, to załatw mi ten, bo mówię, słuchaj, u doktor Badury pojedziemy, jest biorezonans, zobaczysz, że faktycznie będzie to, no musisz zobaczyć, że to faktycznie działa, tak, że ten biorezonans pokaże ci, że masz tą borelię, chociaż wiesz, że masz, ale no, na konsultacji i tak dalej. Pojechaliśmy do Zabierzowa, do doktor Badury, czekaliśmy, słuchajcie, 1,5 miesiąca. To tak, tak łatwo się, nie wiem, wtedy nie można było dostać, teraz podejrzewam, że jeszcze więcej ma klientów. Pojechaliśmy tam, zrobiliśmy biorezonans, okazało się, że ma 51% jest zakażony krętkiem borelii. No i oczywiście ma tam jeszcze jakieś inne, ale to każdy z nas ma, pasożyty, ale chodziło o tego krętka borelii. Poszedłem z nim na tą konsultację do dr Marii Bordel-Badury i co mu powiedziała? No oczywiście minimum 0,5 roku brania Borelis Pro, najpierw, żeby jakby, on już brał trochę, tak? Także on już brał 3 razy po 2 kapsułki dziennie, do tego Prostik 3 razy po 2, Proselect, żeby te krętki Borelii, które są już nieżywe, a zostawiają toksyny, to żeby to wypłukać z organizmu, no to dużo wody też oczywiście ze szkła, tak? Żeby to wypłukiwało. No i do tego kolagen, witamina C i chlorofil. To były te produkty, które doktor mu poleciła. W sensie, no wróciliśmy, on wrócił do swojej pracy, ja do swojego działania i po 6 miesiącach pojechaliśmy jeszcze raz do Zabierzowa, do doktor Bordel-Badury na konsultację, na sprawdzenie. No więc okazało się, że nie ma ani, ma 0% krętka borelii, czyli wybił tego krętka naszym Borelisem Pro, który brał przez 0,5 roku 3 razy po
te kapsułki, tak? No i do tego to, co mówiłem, czyli Proselect, no to coś niesamowitego było. On po prostu jak wyszedł, to był tak radosny, słuchajcie, że łza mu poleciała, jak facet taki zbudowany, bo to kawał człowieka z lasu, no to mówi, to niemożliwe, Piotr, to ja dziękuję ci bardzo, nie? Że mnie po prostu doprowadziłeś do tego, żeby ten... Słuchajcie, on dalej ma problemy ze stawami, bo jak ja go poznałem, to ledwo co chodził na nogi, miał tak zniszczone stawy kolanowe i tutaj stawy biodrowe, że no po prostu powłóczył tymi nogami. No i tego jakby no nie jesteśmy w stanie, czyli suplementy, produkty DuoLife no nie są w stanie już zrobić, bo to już jest zaszłość, która tam gdzieś spowodowała ten krętek Borelli, ale przez jakieś tam kryokomory mówił, na rehabilitację chodził i tam gdzieś próbuje to sobie wyciągać. Także sytuacja, znaczy ten opis tej historii, historia niesamowita, tak jak niesamowite macie Państwo tutaj historie, o których słyszałem, no to to jest wszystko to, co faktycznie mówiła doktor Maria Bortel-Wadura na tych swoich konferencjach, żyje świadomie, to teraz mamy to, co mamy, słuchajcie, więc tym bardziej na odporność potrzebujemy produktów, no myślę, że najwyższej klasy. Także dziękuję serdecznie, Darku, że mogłem się podzielić tą historią. To my, Piotr, i tu w imieniu wszystkich osób, które to na żywo oglądają, a także te, które słuchają gdzieś nas, jeśli oglądacie to z nagrania, to ja dziękuję Tobie, że byłeś chętny poświęcić swój czas i podzielić się tą historią. No niesamowita historia, zobaczcie ilu jest leśników, ilu macie znajomych leśników. To jest choroba zawodowa. To są po prostu, słuchajcie, oni mają to, to jest w protokole, ale to jest u nich choroba do końca życia, niewyleczalna. A tu proszę bardzo, mamy przykład namacalny, człowiek wyszedł i aż po prostu ze wzruszenia tak nie mógł powstrzymać łez, że jednak okazuje się, że jest prawda i prawda. Są sposoby i są sposoby. Jeśli chodzi w ogóle o te bóle stawów, rzeczywiście jest to bardzo takie, no jeden z takich częstych objawów boreliozy. Natomiast słuchajcie, mamy bardzo dużo historii osób, które jakby z tych bólów stawów powychodziły, zresztą dzisiaj też słyszeliście, tak? Także jest to bardzo indywidualna kwestia, ale mamy bardzo dużo historii osób, które z reumatoidalnego zapalenia stawów na przykład wyszły, kiedyś nie mogły chodzić nawet, a dzisiaj biegają. Także jest to też możliwe, więc trzymamy kciuki tutaj za Grzegorza, żeby nie przestawał ich rehabilitacja i brać dalej produkty, uzupełniać ten kolagen, bo wierzę, że jego historia kolejna może być na Klubie Zdrowego Życia na temat właśnie problemów ze stawami. I tego będziemy się trzymali. Tak, moi drodzy, zbliżyliśmy się już do końca. Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć, że jeśli kogoś z Was dotyczy ten problem albo nie wiecie, ale macie podobne objawy, to polecamy, żeby się przebadać. Natomiast jeśli chcecie spróbować i rzeczywiście iść w tym kierunku naturalnych produktów, to słuchajcie, jak słyszeliście, no to po prostu działa. To są takie produkty, takiej jakości, przez takich ludzi tworzone. To są lekarze, profesorowie, biolodzy, farmaceuci, ludzie naprawdę z ogromną wiedzą i dlatego te produkty tak działają, najwyższej jakości. Więc jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z produktami, czy to w kontekście boreliozy, czy może w kontekście w ogóle odporności, czy innych gdzieś tam sytuacji, to słuchajcie, najprostszy sposób zgłosić się do osoby, która przesłała ci ten film, a ona ma dostęp do i infolinii produktowej, i rady naukowej, i wielu innych, słuchajcie, przypadków, historii i też sama ma wiedzę, doświadczenie i chętnie pomoże, bo to, co my dzisiaj chcieliśmy zrobić, to, moi drodzy, przede wszystkim dać wam nadzieję. Dać wam nadzieję, że jest rozwiązanie i pokazać wam, w jakim kierunku możecie iść. To nie jest spotkanie marketingowe, nie, to jest spotkanie Klubu Zdrowego Życia, to jest spotkanie, które ma za zadanie po prostu pokazać wam, że jest rozwiązanie. Wielu z nas tutaj miało problemy ze zdrowiem swoje lub swoich najbliższych
i szukaliśmy tego rozwiązania i każdy z nas codziennie po prostu, wiecie, dziękuję Bogu za to, że skierował nas na konferencję Żyje Świadomie, czy na taki klub zdrowego życia, czy w ogóle na produkty Duo Life, bo mogliśmy po prostu pomóc swoim bliskim i sobie. I to jest właśnie to, my z tej wdzięczności po prostu szerzymy to dalej i mówimy to dalej. Więc moja zachęta, nie poddawaj się. Jeśli masz wyzwanie zdrowotne, po prostu daj sobie szansę. Skontaktuj się z osobą, która przesłała ci ten film, ona ma więcej szczegółów i na pewno chętnie ci pomoże.